dużo się dzieje. Kalinowski, tutaj odebrana piłka przez Bednarka, Felipe. No i tutaj ciągnięty za koszulkę faulowany i będziemy mieli rzut wolny dla drużyny ŁKS-u. Odrzutu wolnego ŁKS. No i bezpośredni strzał, aż bramka Felipe! No niesamowita bramka Brazylijczyka. Stadiony świata, Hubert. Oczywiście, wspaniały gol, to nie jest pierwsza bramka Felipe z dystansu w tym sezonie, więc on pokazuje mimo niewysokiego wzrostu. No to były okolice 30 metra. Tak, Maś, ale to idealna piłka. Okienko, zdjęta pajęczyna, lekka obcierka, jeszcze oswojenie wewnętrzne. Na prawą stronę do Michasiewicza. Michasiewicz bezpośredni strzał na bramkę i bramka szparuje, będziemy mieli rzut rożny. W teorii, bo tak jak wspominałem i jeszcze raz powiem, Tur gra do końca. Pokazał to chociażby mecz z Mospem, gdzie Tur wyszedł na z wyniku... Oj, mamy kiks! No i mamy bramkę. No tutaj było bardzo duże niezdecydowanie w polu karnym ŁKS-u i zespół Grabówki wyrównuje. Ależ piękne podanie Michasiewicza wprost do Bednarka na prawą stronę. Bednarek przerzuca piłkę głową nad obrońcą Grabówki. Już w 16 Damian Bednarek, próba uderzenia po krótkim słupku i ratuje tutaj sytuację Cisielczuk, ale naprawdę dobra sytuacja piłkarzy ŁKS-u. No nie, ale proszę bardzo. No złe przyjęcie Żebrowskiego i Kalinowski, ale chyba nie ma spalonego. Zobaczmy. Tutaj wraca i kolejny raz Kamienowski. Brawo, Konrad. Czysto, doskonała interwencja. To jest dzisiaj profesor. Tutaj Kamienowski naprawdę dwoi się i troi, żeby nie doprowadzić do trudnej sytuacji. Na szczęście to się dzieje. No i Świderski dośrodkowuje. Dochodzące. Michasiewicz utrzymuje się przy piłce. Na lewą stronę do Neruka. Neruk przepuszcza piłkę do Bednarka. Bednarek już 16, dośrodkowanie. Neruk. No i tutaj faulowany. Karny, czy to był karny? To tak, tak, karny. To jest rzut karny. Ale było blisko linii 16 metra, więc... Nie, no i nie będziemy mieli rzutu karnego po konsultacji z sędzią liniowym. Aha. Uatrakcyjnia ten mecz. No i mamy koniec pierwszej połowy tego spotkania. No i sędzia rozpoczyna już drugą połowę spotkania. Tego finału byłem przekonany, że Milan gładko wygra ten finał, tymczasem go... Jak pamiętamy, w karnych przegrał po fantastycznym meczu. Tak, no tam było szybkie. Atak. Zobaczmy, Michasiewicz, uderzenie! I to musi ależ bramka! Ależ bramka! Zrywa pajęczynę Mateusz Michasiewicz! No, my się dzisiaj na te pajęczyny uparli. Mamy dwie bramki, ale jakże urodziwe. 61 minuta. Michasiewicz 2-1. Próba długiego zagrania. Udało się przyjęcie Domańskiemu, który będzie w dobrej sytuacji, będzie strzelał. I paruje tutaj Pawlik, no dobrze, bo tuż obok jednego z napastników Grabówki. No było no, tutaj bardzo nieciekawie. Zobaczmy, Żebrowski z prawej strony, pojawia się tutaj Ziemak. Podanie do Ziemaka, Ziemak, czy będzie wykończenie za mocno? I Cisielczuk. W tym blisku przegrywa 0-9. Nawet no, jeśli to gra prawda. O coś, o co nie do końca im zależy, więc... Więc no jest tam powrót niestety. No i Walczak będzie próbował uderzenia, znalazł Kwaczeliszwili i mamy 3-0. 3-1, przepraszam. Zapomnieliśmy bramkę. Sebastian Kwaczeliszwili, zdobywcą trzeciego gola dla drużyny Łomżyckiego Klubu Sportowego. Sebastian kilka minut po wejściu na boisko. Lesicki przy piłce, w pełni sił, dopiero wszedł na murawę. Lesicki próba dośrodkowania zablokowana przez obrońcy Grabówki, ale poprawia Bednarek, Kwaczeliszwili, kolejna świetna interwencja. Byłem przekonany, że ta piłka jednak zgrzewa się po rękawicach i wpadnie do bramki. To jest różnica kilku klas, jeżeli traci się 11 bramek na własnym boisku, nie strzelając ani jednej, mamy kolejną. I zobaczmy, Kwaczeliszwili wchodzi w pole karne, Sebastian Kwaczeliszwili i wykończa 4-1. Fantastyczny gol. Druga bramka Sebastiana Kwaczeliszwiliego. No ale Seba, Kuba, wszedł w świetnym momencie, na mocno podmęczonych rywali, właściwie zrobił w polu karnym, co chciał. Świetnym, technicznym, delikatnym strzałem umieścił piłkę w bramce w 90 minucie. Mamy 4-1. No tutaj sędzia raczej nie przedłuży tego spotkania. No i... już coś przedłużył, ponieważ 90 tak? minuta minęła pewnie tak na moje około minuty półtorej. No i kończy. Ale właśnie ten mecz kończy, fantastyczny. Także meldujemy się w finale, w którym zagramy z rezerwami Jagiellonii Białystok. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo aktywne i te mniej aktywne.